Tak teraz wygląda Asia z chłopaków do wzięcia. 2 lata temu przeżyła koszmar. Asia z chłopaków do wzięcia zasłynęła za sprawą swojej relacji z Ryszardem, znanym także jako Szczena. Jeden z najpopularniejszych bohaterów formatu ma na swoim koncie także wiele kontrowersji. Chłopaki do wzięcia, Asia wiernie trwała u boku Szczeni mimo kłopotów. Szczena z chłopaków do wzięcia z pewnością należy do najbardziej charakterystycznych bohaterów programu. Mężczyźnie udało się trochę zmienić, gdy w jego życiu pojawiła się ukochana Asia Wielocha, choć początki ich relacji nie były usłane różami. Ostatecznie para okazała się dla siebie stworzona, niestety i tak Szczena zaliczył jeszcze kilka potknięć w swoim życiu. Ryszard z chłopaków do wzięcia borykał się z problemami z alkoholem, a także bywało, że miał problemy z agresją. W telewizyjnym formacie można było także zaobserwować, że nie zawsze dobrze traktuje swoją mamę czy ukochaną. Mimo to Asia postanowiła wytrwać u jego boku. Asia z programu Chłopaki do wzięcia zachwyca metamorfozą. Asia z programu Chłopaki do wzięcia od pewnego czasu zachwyca internautów swoimi metamorfozami. Partnerka Szczeni ma ich na koncie niemało, wielokrotnie zmieniała swój kolor włosów, a także eksperymentowała z makijażem, a nawet korzystała z zabiegów medycyny estetycznej. Jak można zobaczyć na ostatnich zdjęciach publikowanych w mediach społecznościowych przez Ryszarda, Szczenę, obecnie jego ukochana postawiła na rudy kolor włosów. Asia z programu Chłopaki do wzięcia przed 2 laty przeżyła koszmar. Asia zdecydowała się trwać u boku Szczeni z chłopaków do wzięcia, nawet gdy ten trafił na 2 lata do więzienia. Wiele osób sądziło, że mężczyzna odmieni swoje życie po tym, jak został ojcem, ale tak się niestety nie stało. Kilka miesięcy temu para wzięła udział w wywiadzie, który trafił do serwisu YouTube. Podczas rozmowy wyszło na jaw, dlaczego syn pary niedługo po urodzeniu w 2021 roku został im odebrany przez opiekę społeczną i umieszczony w rodzinie zastępczej. Mała awantura, przez to zabrali nam dziecko, zadzwonili po policję i wszystko. A, jak widać, jesteśmy cali i zdrowi, nie bijemy się, chociaż ktoś oskarża nas o to, że stosujemy przemoc wobec synka, zacytował słowa Ryszarda z chłopaków do wzięcia, portal WP Kobieta.